A propos względności, to jest taka teoria Eisensteina, ale ja... Może Einsteina, Danusiu. Einsteina może. Prawdę mówiąc, nic z niej nie rozumiem, prawdę mówiąc. A ja ją pani wytłumaczę. Tak? Interesujące. Tą całą teorię względności, tę. A ty znasz teorię Einsteina? Sama jestem ciekawa. Otóż. Jeżeli ja włożę mój palec do pani pupy. Ach, nie no, wie pan co też pan? Jezus Maria, Lucjan Józefie Święty. Może się obejdzie. Pan wyjaśni bez tego, panie Lucjanie. Hipotetycznie tylko mówię. Przykładowo włożyłem więc już mój palec do pani pupy. Załóżmy na moment. Skoro to konieczne. Do wyjaśnienia niezbędne. Wszyscy święci, trzymajcie mnie. To teraz, kiedy już trzymam mój palec w pani pupie. Niech mnie ktoś uszczypnie. Pytanie brzmi, czy to pani ma palec w pupie? Czy to ja mam palec w pupie? Aha. Otóż oboje mamy palec w pupie! Op, i cała teoria względności! Dobra.